Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, to jest już koniec, czyli pożegnanie z klocem, pożegnanie z tierem 9 japońskim, ponieważ udało mi się odkryć już 10. Prezentuję wam tą bitwę, ponieważ jej przebieg był niezwykły. Ci, którzy byli na streamie, oczywiście już ją widzieli. Dlaczego niezwykły? Otóż na początku, oczywiście, chciałem jechać do miasta. Natomiast tak się zdarzyło, że zaczęły pojawiać się cele i mimo tego, iż byłem na topie, proszę bardzo, nagle pojawiają się goście. No i jak tu nie strzelać, moi drodzy? Oczywiście RNG swoje, działo swoje, Hallak swoje. W tej bitwie zobaczycie mój błąd i to bardzo, bardzo duży błąd. Nie będę uprzedzał faktów, omówię go dobrze, jak już do niego dojdzie. Okej, stoję sobie tutaj, ponieważ co chwilę będą cele, no to nie ma sensu jechać do przodu. Jestem tutaj najmocniejszym celem, aczkolwiek na tej mapie, moi drodzy, na linii 9-0-8 zazwyczaj stoi mnóstwo TD-ków. O, tutaj T-30 był najgroźniejszy, więc bardzo chciałem, żeby on stamtąd uciekł. Jak widzicie, nie ma artylerii, więc nic go stamtąd nie wypłoszy, ma bardzo mocną wieżę. A ponieważ mogłem cały czas strzelać do niego, więc pojechanie do przodu kompletnie nie miało sensu. Z drugiej strony, w takim przypadku działo typa 4 Heavy jest rewelacyjne, ponieważ no, nieważne jaką ktoś ma wieżę, i tak obrażenia dostaje. Przypominam, że tutaj tylko hajekami się strzela. Tutaj jest zwykły Isior, proszę bardzo. Za 600 mamy 1500 obrażeń, czyli już coś tam jest, zważywszy na to, że mam 100% hapsa, prawda? Od razu wam powiem troszeczkę o tym czołgu, bo tu będę chwilę stał, aż te 30 zginie. Na początku gra się tym fajnie, ogólnie później gra się bardzo monotonnie. O, proszę, oni jedzie. Udało się znów trafić. Oni cały czas mnie nie widzą. Jednak, no, szybkość powoduje, że prędzej czy później poczujecie monotonię, poczujecie znudzenie tym pojazdem. Po prostu, no. Gdyby on chociaż miał z 9 koni na tonę, no ale 7, coś tam to jest za mało. Zacząłem robić ST1, to jest mój następny czołg, także spodziewajcie się jakiegoś filmu KW4. Słuchajcie, KW4 losowana na dychy jest bardzo słaba, uważam, ale jeżeli chodzi o szybkość i żwawość, to tak jakbym się przesiadł do Porszaka. Przypominam, że moje granie jest takie zazwyczaj, jak coś ekspię, tak jak teraz typa 5 heavy ekspiłem, no to non-stop gram typem 4, prawda? Więc przeniesienie się na KW4 z typa 4 to jest coś nieprawdopodobnego. Słuchajcie, jak szybkim czołgiem jest KW4, no masakra. O, podejrzewam, że ST1 będzie jeszcze lepiej, to już będzie jak rumak jakiś. No tutaj najważniejsze, żeby zniszczyć tę 30. Tę 30 mnie bierze. O, pięknie. No i w tym momencie jadę do przodu. Bitwa jest wyrównana. 2300 obrażeń. Jak widzicie, mamy dużą przewagę, ale przeciwnik zakampił tam na linii mniej więcej K prawdopodobnie wszystkie te TD-ki i one wszystkie mogą mnie przebić. To jest najgorsze. No, pancerz pancerzem, ale pocisk goldowy pociskiem goldowym. No więc ja już jadę tutaj. T-71 bardzo się wystawił. Proszę bardzo, uwaga. Pach. RHM, słuchajcie, schodzi na strzał. Także już japa mi się cieszy. Wiadomo, o co chodzi. Mam 100% życia cały czas. Black Prince jest z przodu, proszę. Streetswagen niestety kompletnie dla mnie nieosiągalny tutaj. Więc staram się teraz jechać do przodu. No, Black Prince praktycznie już go nie ma. Zaczyna robić się niewesoło, chociaż mieliśmy taką optyczną przewagę w tym miejscu. Teraz chcę się schować. Tutaj RHM znów się dinga. On stoi gdzieś tam daleko.
na linii właśnie 1. Streetswagen Siedlinga i dojechałem tu, gdzie chciałem dojechać. Tutaj jest magazynek. Bardzo szkoda, że ja tego strzału nie trafiłem. Zobaczycie później dlaczego. No niestety, z dwóch stron mam teraz przeciwników. Najbardziej mi zależało na rozwaleniu magazynka, bo ten jakby mnie zajechał, to po prostu jest mnie w stanie na salwę wziąć. Znaczy na salwę, na serię tych swoich pocisków. Tam obiekt 416 i fajnie. Problem w tym, że zobaczcie, co się z nim dzieje. Po prostu ten Streetswagen jest tak ustawiony, że nie można mu nic zrobić. Ale jest RHM. Bach, kolejny strzał 1100. Także, kurde, o, to było niezłe. Ale tracimy, zobaczcie, jak potężnie tracimy jednostki. Jedna po drugiej wszyscy zginęli praktycznie. Została tylko Pantera. Pantera, która próbuje teraz coś tam objechać. No więc tak, przeciwnik ma jeszcze 4 pojazdy i nie ukrywam, że tutaj ta Pantera stojąca za mną gdzieś w krzakach, niewidoczna, byłaby bardzo, bardzo pożądana, naprawdę. Niech on by w ogóle nie strzelał, ten gość. Chodzi o to, że jak coś na mnie wyjedzie, to żeby on zaczął wtedy dopiero strzelać, będąc niewidzialnym oczywiście, to by mi bardzo pomogło. Niestety gościu gdzieś tam jedzie jedynką. No i nie wiem, o co chodzi, bo oni stojąc na linii K będą mieli go wyspotowanego od razu. Ja tutaj w tym momencie nie wiedziałem za bardzo, co zrobić. Liczyłem na to bardzo, że coś na mnie wyjedzie. Jeżeli coś wyjedzie, to możliwe, że wezmę to na strzał i schowam się za wrakiem, zakładając, że coś blisko podjechało. Jest Ferdek. Nie trafiłem niestety. Także wyłapałem dosyć mocno. No i sytuacja nie za wesoła. 1200 hapsa mi zostało. Co prawda już 4,5 zrobiłem, więc z bitwy byłem zadowolony. No ale i zobaczcie, co robi ta Pantera. To jest niestety błąd, no. Po pierwsze, oni się dowiedzą, gdzie... O, Streetswagen już nie wyrobił. Oczywiście strzela się w środek, pamiętajcie o tym, strzela się w środek. Po bokach ma pancerz warstwowy. No i co? No i była sobie Pantera, niestety. W tym momencie goście wiedzą, że jestem sam. No i mogą zrobić ze mną, co tylko im się podoba. Widząc, że mnie Ferdek, bo zobaczcie... Już Ferdek chce mnie zajechać, więc ja nie miałem wyjścia. Musiałem wyjechać, skończyć Streetswagena. Wyjeżdżam, bach. I natychmiast uciekam tutaj. Też nie wiedziałem, gdzie jest ich ta siódemka. Ona mogła w każdym momencie z tyłu na mnie wyskoczyć. No i tutaj zaczyna się mój błąd, ponieważ powinienem tak naprawdę się skoncentrować na magazynku. Ale on nie wyjeżdża, więc spróbuję coś Ferdkowi zrobić. O. Niestety nie. Jest, pięknie dostał. Ja niestety również dostałem. I to taki potężny strzał. Magazynek objeżdża. Zobaczcie, w tym momencie Pantera, gdyby z tyłu stała spokojnie w tego gościa, w T-54, by zaczęła nawalać. No, ale niestety jej nie ma. Nie pojawia się ten trzeci czołg. Myślałem, że może jakiś na awku jest albo coś. Ferdek oczywiście na sidescrapa, szczuje go, żeby on strzelił. Pięknie. 515. No i jest zarówno Ferdek na strzał, jak i magazynek. Ha, i mój błąd, zaraz zobaczycie, na czym będzie polegał. Niestety. Zresztą wam to omówię. Kolejny raz szczuję boczkiem Ferdka. Ferdek strzela, detrakuje mnie. Ja niestety nie mogę się naprawić. Gdybym mógł, to bym już dawno strzelił. Już tu gościu czatował na to. Oczywiście się dinknął. Jak pod kątem tak się wyjeżdża tym czołgiem, to pamiętajmy, że dziewiątka amerykańska z magazynkiem nie ma za bardzo jakiejś tam penetracji wysokiej. Nawet na goldzie nie ma. Dobra, Ferdek. Bach. I teraz robię potężny błąd. Po kiego grzyba podjeżdżam do przodu
skoro spokojnie mógłbym za te skrzynki tutaj wjechać i przejechać pomiędzy wrakiem Tigera P a rurami, i gościu nie mógłby mnie objechać. Ale niestety Hallak cwaniak, kurka, jedzie do przodu. A gościu wie, że ja się długo ładuję i już wyczuł oczywiście sytuację. Zobaczcie, zamiast pojechać do przodu, gdybym dokładnie tak jak kursorem cofnął się i wjechał tam, to ten koleś nic by mi nie zrobił. No niestety, Polak mądry po szkodzie. Próbuję tutaj oczywiście się kręcić, ale gościu, no jeszcze zostało troszeczkę i bach, zajeżdżam je z boku. Tak jak powinien to zrobić. Gdybym wjechał za rurki, na 100% bitwa byłaby wygrana, gdyby ten na mnie wyjechał. A przeciwnik co robi? Zaczął kapować bazę. Zamiast zajechać mnie gdzieś z tyłu, kolej zaczął kapować bazę. Bardzo możliwe, bo tu jest kapowanie bazy aż 3 minuty, bardzo możliwe, że zdążyłbym go stamtąd wykurzyć. Nie wiem, czy bym go rozwalił, bo może by uciekł i byłby remis, ale na pewno zdążyłbym go wykurzyć. A tak, niestety, tak się kończy ta bitewka. Okej, moi drodzy, tak wyglądają wyniki. Zdobyłem tutaj drugą siekierkę, o dziwo, na tym japońskim klocu. MK, High Caliber i Top Gun. Wynik ogólnie drużyny jest taki, 6646 uszkodzeń, 6 fragów. I tutaj niestety przegrana. Co do kredytów, tym czołgiem, jeżeli gracie pociskami HE, tymi premium, oczywiście wychodzi się prawie że co bitwa na minusie. Tutaj dużo było strzelania, aż 17 strzałów, więc koszt amunicji ponad 100 tysięcy. Dobra, to tyle. Moi drodzy, teraz udaję się w kierunku czołgu ST-1. Prawdopodobnie dosyć szybko go zrobię, ponieważ na KW-4 już mam chyba z 90 tysięcy expa, aczkolwiek jak mnie znowu zacznie rzucać na dychy, tak jak to było ostatnio, mieli naprawić ten matchmaker, nie naprawili, uważam, no to wtedy FreeX poleci i będą maratony ST-1, która będzie demonem prędkości w porównaniu do japońskiego kloca na 100%. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.